Witam w odcinku numer 501. Na dzień dobry, dziękuję za 2200 subskrypcji. Chyba nawet trochę więcej. Dziś pokażę wam paulownię. Chwila, oko. Dziś pokażę wam paulownię Oxytre. Zrobimy pomiary i paulownie, które ściąłem na jesień, wróć, na wiosnę. Jakie wielkie porosły, ale patrzcie na to. Pajączek, znowu pajączek, ostatnio mam w filmach często pajączki. Nad papajami sobie zrobił. Dobra, nieważne, rozstawię sprzęciora. Jeszcze wam pokażę, jak kwitnie paulownia z nasion, znaczy kwitnie, dopiero są pąki kwiatowe. I zasada jest taka u paulowni, że jak mróz nie przekroczy minus 20 stopni w zimą, czyli jeszcze zimniej jak będzie i wiatry, to pąki się utrzymają i wiosną, kwiecień, maj powinno zakwitnąć. Jeszcze się to u mnie nie udało, bo rok temu przeszła wichura, wywaliła mi konkretną paulownię, która miała szponki kwiatowe i nie doczekałem się. Ale jak się nie mylę, to chyba dwie paulownie u mnie będą kwitły, u teściowej mojej dwie też paulownie, dosyć spore, także będzie może szansa w 2019 roku zobaczyć paulownie kwitnące. Ale to wszystko zależy od zimy, to przenosimy się na dwór. Zaczynamy od paulowni Oxytre. To była bardzo malutka sadzonka na wiosnę. No, liście to nie ma jeszcze jakieś pokazowe. 45 cm na 45 na 45. Wysokość. Liście około 230 cm. Teraz przejdziemy do paulowni tych, co ciąłem na wiosnę. Dobra, idę po drabinę. Też czuję, że miarki mi zabraknie. Może i nie. Dobra, wchodzę. Najpierw liście zmierzę, chociaż pierwszy lepszy, czyli ten. Szerokość 65 cm. Długość, o tak, lipnie mierzyć, ale około 60 cm. Spora listwa jak na paulownię. Cholera jasna, jak to zmierzyć? Przypominam sobie, znaczy wam, że to jest przyrost jednoroczny. Jednoroczny. Zresztą zobaczcie filmik. Kawałek filmiku, jak je ścinałem. Powinienem znaleźć. Ok, mamy dno. W tym miejscu mamy 4 metry, o, w tym. Teraz od góry zmierzę, bo nie sięgnę. 4 metry, ale numer. O. Nagrywam film jeszcze takiej paulowni na Bałciec. 4 metry, 5, równe 5 metrów przyrosła paulownia w rok. Ja je ścinałem na jesień, pamiętasz? Wróć, na wiosnę znowu z tą jesienią. Tak, ścinałem na wiosnę.
5 metrów w jeden sezon. A to jest pałowia z nasion. Jest to możliwe, jak widzicie. To jest po prostu szok. Jeszcze takiego czegoś to nie miałem. To jest wyczyn. Idziemy bliżej. Patrzcie na to. Tutaj ścinałem w tym miejscu, tak jak na filmiku. Tutaj. Te są troszeczkę mniejsze. Może i dużo mniejsze. No, jedna taka sama, ale nieważne. Tutaj odbiło prawie z gruntu. Tutaj wyszło z gruntu, a ta puściła tak w pniu prawie od gruntu. Około 5 metrów można powiedzieć, bo tutaj od dna liczyłem, to tam ile kawałeczek jest wyżej przyrost. Grubość taka. Dobra, teraz idziemy do pałowni Oxytre. Co do Oxytre, też konkretnie przyrosła. To jest ta większa sadzonka. Nieraz już było o niej mówione na filmach. Także jak ktoś jest z Was nowy, to poszukajcie sobie na przykład stalewiak Oxytre, wpiszcie w YouTube i znajdziecie bez problemu. Pomiar liści. No, Oxytre nie masz takich chyba wielkich jak tam. A może i takie tam. 65, to tam. 65. To jest Oxytre z Invicto. Teraz tak. Tutaj zmierzę najpierw, nie będę brał drabiny od góry. Tak mniej więcej, bo nie mam gdzie tu nawet drabinę wstawić. O, holender. Miarka taka miękka. Rygina. Dobra. Więc tak, tu mamy 2 metry, w tym miejscu, tu jest 2 metry, jedziemy w dół, i 150, 3,5 metra, także też ładnie podrosło. Czy za jakiś czas zacznie kwitnąć, na pewno nie w tym roku, bo jeszcze jest za młoda, zobaczymy. Mam jeszcze jedną pałownię, którą formuję na koronę. Także ją trochę grzyb dopadł, ale już zaczyna kwitnąć. Tam są pąki kwiatowe. O tam. Tak, to są właśnie pąki kwiatowe. Pałownię, tak jak mówiłem wcześniej, trzeba poczekać do wiosny, jeśli nie będzie dużych mrozów, te pąki na drzewie zostaną. Tu jest jeszcze, zresztą ona wszędzie kwitnie, ale takie skupiska są większe kwiatów. No, jak nie będzie długo mrozów po minus 20, mam nadzieję, że nie będzie, to pąki zostaną na drzewie i zakwitnie. No, ta już nie mierzę, bo ta jest gdzieś tak w wysokości około 4,5 metra, tak jak ta z tyłu, co mierzyliśmy, czyli ta drabina stoi. No, tak to wygląda. Czy wykopuję pałownię? Nie wykopuję pałownię. Pałownie są mrozoodporne. Ja już mam tyle lat, mieszkam na północy kraju i cały czas są te pałownie. Także śmiało możecie sadzić te pałownie, jeśli u mnie wytrzymują mrozy, które potrafią spadać nawet do minus 30 na, powiedzmy, okres 2 godzin, od 5 do 7 rano, no to bez problemu powinny dać sobie w cieplejszych rejonach Polski, a nawet w zimniejszych bym próbował. A i pamiętajcie, kto nie próbuje, ten się nie dowie. Tak samo ja z tą uprawą tych bananów, tych innych rzeczy. Ja cały czas testuję, to zimuje tu, to zimuje na przykład w piwnicy, to w tej szklarni, bo jest tu ogrzewanie, z ptaszorami, o! Co u Was tam, tasiory? Nic. Sobie fruwają, jest git. Wszystkie żyją, wszystko gra. To na tyle. Żegnam się ja. Pa, pa.